W tym filmiku pokażę, jak zmienić ustawienia aberracji chromatycznej w Spider-Man Miles Morales. Dobrze, to jedyne co musicie zrobić, to zapauzować swoją grę. Wejść w ustawienia przyciskiem X oraz wejść w czwartą kolumnę grafika. Jak widzicie, szóstą pozycję, aberracja chromatyczna. Żeby wyłączyć tą opcję, jedyne co musicie zrobić, to przytrzymać lewy joystick lekko w lewo, a żeby ją włączyć lekko w prawo. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku. Zostawcie lajka i subskrypcję i widzimy się w następnym filmiku.